Cześć, witam Was w cotygodniowym przeglądzie tygodnia. Jak widzicie, słabiutko dzisiaj z linkami, ale tak się złożyło, że akurat taką grupę wiadomości uznałem za godną uwagi, godną wspomnienia. Stąd, no cóż, taki mój subiektywny wybór. Już Wam opowiadam, w czym rzecz. Na początek, jakoś tak już ostatnio bywa, że rzeczywiście robo ciągle daje dużo o sobie znać i są to czasami rzeczy zapowiedziane, jak tutaj te wagony Y z epoki czwartej B, czasami mniej zapowiedziane. Mamy coś takiego, nowe wagony, coś znowu tą edycję modeli Robo pomijam, tak jak niedawno wagony cysterny, tylko po prostu Wam o nich wspomniałem, tak samo i tutaj coś takiego trafi za moment, czy już trafia na rynek. Także osoby zainteresowane pewnie znajdą tutaj coś dla siebie, a dla mnie, jako że są to modele nie z mojej epoki, to ja to wszystko pomijam. Gdzieś jeszcze mi się tam przewinęła informacja, że pojawiła się również nowa płytka oświetlenia wagonów, tym razem do Y-ków, taka podobna do tej płytki z wagonów Ryflaków. Pojawiło się też zapytanie z Waszej strony, czy przedstawię tą płytkę i tak dalej. Powiem tak, zapewne nowe modele będą wyposażane, nie wiem, czy już te, czy po prostu kolejne, czy gdzieś tam w którymś momencie będą wyposażane w nową płytkę. Jeśli tak się stanie, to pewnie przy którymś unboxingu jakiegoś nowego modelu, który trafi do mojej kolekcji, o tej płytce opowiem. Także to w ten sposób odpowiem na to pytanie. Kolejna informacja. Ta się pojawiła ze strony drugiego polskiego producenta w wątku tego pierwszego. Cóż, to już nie nowość w temacie siódemek, znaczy nie nowość, no to kolejne potwierdzenie, znaczy nie potwierdzenie, tylko po prostu kolejna wspominka producenta o tym, że w planach ma również budowę siódemek wersji 4E, nie tylko innej wersji, innej serii siódemki 303E z ryflami, taką jak wydaje Pico, ale także 4E też takiej jak wydaje Pico. No i tu to nie jest w zasadzie zapowiedź, tylko no, komentarz, że planuje wydanie 4E. Na następny rok to akurat jest istotniejsza informacja. Z reguły pan Robert Reszka wzbrania się od podawania jakichkolwiek terminów, skąpina tych informacji, stąd jeśli coś już jest konkretnie zapowiedziane, pojawia się numer katalogowy, to nas to mocno niecierpliwi, żeby się dowiedzieć, a kiedy będzie. Dlatego każdą tego typu informację tutaj skwapliwie podejmujemy i się nad nią zastanawiamy, tak i też tutaj, że 4E na następny rok. Wiadomo, że jeśli się pojawia jakikolwiek model jest zapowiedziany akurat 4E, to pewnie pojawią się i inne. Czy rzeczywiście w przyszłym roku będzie nas czekał zalew modeli od Schlesien modele? EP09 też były zapowiadane na przyszły rok, 4E na przyszły rok, co w takim razie w tym roku? W tym roku na mojej liście zapowiedzi jest naprawdę niewiele. Hipotetycznie na ten rok były zapowiadane EP09, pierwsze dwa modele. Ja dalej sobie gdzieś tam trzymam ze znakiem zapytania, że być może coś się ukaże, no ale coraz mniej jestem tego pewien. Także były zapowiadane siódemki, jeszcze jakieś ze starej serii. Zbliżamy się powoli do połowy roku, tych siódemek nie widać. Jakiś czas temu zapowiedziana i opatrzona numerem katalogowym była również kolejna edycja wagonów samowyładowczych Vans. Też na razie cicho. Na dobrą sprawę nie wiadomo, co
I czy cokolwiek ukaże się do końca tego roku, na ten temat nie wiemy nic. Nie wiemy też, co do końca ukaże się w przyszłym roku. Przed chwilą mówiłem o dziewiątkach, o tych siódemkach, ale konkretów brak w sensie numeru katalogowego i mniej więcej planu wydania takich informacji nie mamy. Cóż, czekamy na moment, kiedy te informacje się ukażą. Być może będzie to tak jak z Robo, że w pewnym momencie pójdzie informacja, że mniej więcej za tyle tygodni czy za tyle miesięcy pojawi się to i tamto, i raczej czegoś takiego bym się spodziewał wtedy, kiedy producentowi będą znane już jakieś konkretne terminy produkcji pewnych modeli, to pewnie się z nami też i tym podzieli, tak to sobie tłumaczę. I tak też po trochu w to wierzę. Pomny tego, co działo się w zeszłym roku, czyli mieliśmy zapowiedź wydawania siódemek do końca roku i one rzeczywiście sukcesywnie pojawiały się w sklepach. Stąd czekamy na jakąkolwiek konkretną informację, a jak ta informacja się pojawi, to ja też Wam o tym wspomnę. Pojawiła się jeszcze jedna informacja dyskutowana na forum modelarskim, rzucona przez producenta gdzieś w komentarzach do jakichś tam komentarzy. Nie będę już przytaczał tego, bo to są plotki i spekulacje na zasadzie coś wiem, ale nie powiem. Ja nic nie wiem, w związku z tym nic Wam nie powiem. Tak to skomentuję. Teraz kolejna informacja już konkretna. Albert Model zapowiedział wagon w malowaniu PKP Cargo, wagon serii HBB i LLNS. Do tego dodatkowo cały zespół wagonów z graffiti, zdaje się, obcego zarządu, którego dokładnie już nie pamiętam. Nie zainteresowany jestem tymi z wagonami z graffiti, bo nie są związane z Polską. To jest jeden powód. Drugi powód, no, takie wagony z graffiti, mam ambiwalentne uczucia względem tego typu modeli, mimo że troszeczkę takich mam. I to nie z tego powodu, jak to niektórzy wyrażają, że swoje zdanie na ten temat, że nie lubią akurat takich modeli, jak nie lubią mazania taborów. W rzeczywistości tak nie będą sobie mazać modeli, bo to jest po prostu zwykłe chuligaństwo i tak dalej. No, na pewno w ten sposób też można podejść do sprawy, ja natomiast podchodzę w troszeczkę inny. Akurat z modelami mamy tak, że na ogół producenci w 90% przypadków wydają nam modele w stanie tak jakby fabrycznym, nówki, sztuki nieśmigane, tak jak załóżmy lokomotywa rzeczywista czy wagon ukazał się wypuszczony prosto z fabryki przez producenta i coś takiego u mnie, bo ja nie patynuję modeli w żaden sposób, tak to wygląda, ja sobie założyłem, że tak to wygląda, nie patynuję modeli, nie zlecam ich patynowania, natomiast gdzieś jest drugi biegun, czyli modeli, które wyglądają właśnie tak, jak to w rzeczywistości, to co robią inni, patynują i tak dalej, nanoszą ślady eksploatacji, tak powinienem się wyrazić, a nie patynowanie, bo patynowanie to jest nadużycie tego określenia względem akurat tutaj modeli taboru kolejowego. I chodzi o coś takiego, że te wagony z graffiti to tak średnio do tego pasują, z prostej przyczyny. Na nowym wagonie, żeby świeżo było pomazane i to tak efektownie, w to po prostu zwyczajnie nie wierzę. Jest to dużo mniej prawdopodobne jak spotkanie czystego wagonu. Owszem, takie wagony, właśnie blaszaki, praktycznie nie da się zobaczyć czystego wagonu, chyba że nie wiem, gdzieś na placu fabrycznym producenta. W praktyce wszystko to, co widziałem ja na swoje oczy, co pokazuję Wam w filmach, to jest właśnie pomazane. Problem w tym, że te pomazane wagony wcale nie wyglądają właśnie tak jak z fabryki, nie mają lśniących barw i tak dalej. To wszystko, na tym są ślady eksploatacji. Więc
Zmierzam już powoli do finału mojej tutaj rozgadanki. Chodzi mi o to, że jeśli już producent decyduje się na naniesienie graffiti, żeby urealnić wagon, to powinien od razu w swoim zakresie robić patynowanie tego wagonu tak, żeby rzeczywiście on wyglądał jak widzimy go na torach, a nie, że dostajemy tak naprawdę w pewnym sensie półprodukt. Z tego punktu widzenia mi się to troszeczkę nie podoba i wiem, podam Wam przykład, że są producenci, którzy potrafią takie modele od razu wydać spatynowane, choć nie pomazane, to druga strona medalu. Igra model, Roko bardzo rzadko, Merklin Tricks troszeczkę częściej, ale oni wydają czasami tego typu modele. A tu, no cóż, nówka, sztuka nieśmigana, bez śladów eksploatacji, a już z graffiti. Dobra. To się wypowiedziałem, może po prostu potraktujmy to, że to jest półprodukt dla kogoś, kto dopiero zamierza to spatynować i tak to należy rozumieć. W każdym bądź razie, jako modele niezwiązane z Polską, te nie trafią do mojej kolekcji. Za to trafi ten model, który ma się ukazać pod koniec bieżącego roku. Kolejna informacja tutaj ze świata modeli kolejowych. Pojawiła się nowa strona firmy Acme. Starsza była jaka była, teraz mamy nową, dużo bardziej nowoczesną. Co w związku z tym? Ano to, i tu jak kolega Kudłaty zauważył, na stronie pojawił się katalog i ja zwrócę Wam uwagę na to, że jest to pełny katalog. Do tej pory w internecie nie objawił się pełen katalog Acme. Była to wersja tak zwana preview, w której chyba zdaje się nie wszystko było. Teraz mamy wersję pełną i w niej między innymi znajdziemy również modele wydane na zamówienie, na wyłączność dla firmy Dream, czyli choćby tutaj Traxa, Orlen, Coltrans, także ostatnie trzy wagony, które dopiero co trafiły do sklepów. Z tego punktu widzenia katalog myślę, że jest wart uwagi, żeby sobie choćby odświeżyć i przejrzeć w nim to, co firma Acme nam tu zapowiada, że wyda. A kiedy wyda, to już jest insza inszość. I teraz firma, o której chyba pierwszy raz wspominam w przypadku przeglądu tygodnia, prezentowałem listwy, mam troszeczkę dekoderów firmy Railbox Electronics, które wsadzam do modeli, mam też trochę elementów sterowania na mojej makiecie, sterowniki semaforów, prezentowałem też taki wielokanałowy sterownik akcesoriów cyfrowych. Stąd co jakiś czas na stronę firmy zaglądam, okazuje się, że pojawiają się również jakieś tam nowości, głównie nowości software'owe, natomiast mamy zapowiedź wydania dekodera ze złączem 21 MTC. Jak myślę, chodzi tu też o wersję dekodera dźwiękowego, jak widzimy sound 21 MTC i to jest bardzo dobra wiadomość. Oprócz Plux 22 będziemy mieć i kolejny standard, w który jest w te dekodery zaopatrywane jest coraz więcej modeli taboru, które są nowych modeli taborów, które są do kupienia na rynku, między innymi Schlesien modele, między innymi LS Models, tu właśnie N57 firmy Pico, zdaje się także Robo, stąd jest to, a właśnie, czy Pico to nie wiem, czy może tutaj coś już nakłamałem, chyba Pico to niekoniecznie, zasugerowałem się tym N57, ale co by nie było, informacja jest bardzo pozytywna z uwagi na to, że ceny tych dekoderów są bardzo konkurencyjne względem tego, co możemy dostać od konkurencji. Oczywiście wydaje się, że no nie ma aż takiego wsparcia software'owego, nie ma tyle osób przygryzionych przez ten projekt, jak przez projekt Zimo czy ESU, nie te pakiety jakieś właśnie dźwiękowe i tak dalej, ale
wydaje mi się, że może to jest wszystko kwestią czasu i gdzieś kiedyś ten producent również jakością swoich produktów dorówna czołówce, a do tego czasu na pewno temat kosztu dla wielu osób jest istotny, w tym dla mnie, stąd mnie osobiście bardzo cieszy ta informacja. I to ostatnia informacja z gatunku nowości i ciekawostek modelarskich. Przejdę teraz do świata kolei i zaprezentuję Wam tutaj te rzeczy, które sobie wynotowałem do prezentacji właśnie dzisiejszego poniedziałku, 27 maja. To powinienem powiedzieć na początku. No i tu taka ciekawa informacja. Przez Włochy, Słowenię i Chorwację z 8 euro, chyba za 8 euro, to już w dzisiejszego dnia, no nie chciałem sobie pokazywać Wam przykładów tych artykułów po różnych portalach, ile jest błędów językowych, ortograficznych, nie wiem jakich przy przygotowaniu tego typu rzeczy. No ale cóż, ten kto nic nie robi, ten nie popełnia błędów, sam jestem przykładem, ile też pomyłek mam przejęzyczeń i tak dalej, może nawet tu w trakcie tej prezentacji, tego odcinka też coś przekręciłem, stąd spokojnie, nie będę tu piętnował, bo sam jestem jaki jestem, ale proszę bardzo. Koleje Słowiańskie uruchomiły nowe połączenie kolejowe łączące trzy kraje, Włochy, Słowenię i Chorwację. No jak przeczytałem 8 euro, o coś ciekawego, jakiś hit i do momentu, dopóki coś mnie nie tknęło, no bo tak, wiem gdzie jest Rijeka, wiem gdzie jest Triest, no i stwierdziłem, że chyba muszę to zobaczyć, a przede wszystkim Wam pokazać na mapie. 8 euro. Czy to super? Tu mamy Triest, tu mamy Rijekę, skala 20 km taka, no na oko widać, że w prostej linii jest to około 50 km, pomiędzy tam 40-60 km. W prostej linii oczywiście, co należy wziąć poprawkę na to, że ta linia, może to połączenie gdzieś biegnie tędy, może tak zygzakiem, bo się wspina przez jakieś góry, nie wiem, nie będę tego badał. Ale nie jest to zdecydowanie tak, że mamy tutaj połączenie powiedzmy z Rzymu, czy nie wiem, z Mediolanu do Zagrzebia, czy Splitu. Rzeczywiście to by był hit przez trzy kraje za 8 euro. Dużo lepsze jak Deutschland Ticket w czasach tuż po koronie za te, nie wiem, 5 czy tam ileś euro, jak to było. To byłoby coś. Nie, taka sensacja to nie jest. Chodzi o krótkie połączenie, choć fakt przejazdu przez trzy kraje może tutaj wzbudzić szerokie zainteresowanie. Także rzecz tyczy się połączenia kolejowego na, wydaje mi się, nie za długim dystansie, stąd i też informacja o tym, że kosztuje to 8 euro, to już nie jest aż tak super atrakcyjne i nie wiadomo co. Ale właśnie, marketingowo wszystko wygląda super. To teraz tu kolejna, wydaje mi się, dosyć istotna informacja. Niemcy będą subsydiować przewozy rozproszone i krótkie pociągi towarowe. No i właśnie na wsparcie towarowych przewozów jednowagonowych. Jak przeczytałem, to aż mnie zmroziło. No jak to? To będzie za lokomotywą jeden wagon jechał? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że dany przewoźnik podstawia do nie wiem, kupuje usługę powiedzmy od jakiegoś przewoźnika w Niemczech i do przetoczenia, do transportu jest zawartość jednego wagonu, czy też jeden wagon. Takie rzeczy będą dotowane, a po co? No, odpowiedź jest oczywista, żeby rzeczywiście transport kolejowy był konkurencyjny względem samochodowego i właśnie na tym polu, bo przewóz jednowagonowy to no wprost jeden wagon serii LGS, na który możemy ładować jeden kontener, a taki sam kontener możemy przecież na naczepę i na samochód, na tira, na drogi. Więc tu chyba o to dokładnie chodzi, że jeśli rzeczywiście mamy promować ten transport niskoemisyjny, czy też zeroemisyjny, jeśli to będzie rzeczywiście wykonane połączeniem zasilanym z sieci trakcji elektrycznej, to
Niech to również będzie konkurencyjne, żeby rzeczywiście osoby, która ma wykupić taką usługę, to zainteresowały. Niemcy będą to dotować i wydaje mi się, że to jest chyba prawidłowy kierunek. Także krótkie pociągi blokowe i tak dalej, wszystkiego tego więcej dowiecie się z niezbyt długiego artykułu. W temacie nowości tutaj, nowe lokomotywy i tak dalej, Roman. Pozdrawiam wszystkich Romanów, a Roman trafił do grupy Azoty. Chodzi o kolejny egzemplarz lokomotywy Dragon 2 z Newagu w tym efektownym malowaniu, fajne zdjęcia. Cóż dodać, no, czekam tylko na to, kiedy uda mi się coś takiego upolować gdzieś w Polsce przy torach, a tak naprawdę życzyłbym sobie, żeby gdzieś kiedyś również i te dragony jeździły po Niemczech, a nie tylko po Polsce, czy gdzieś na południe od Polski. Teraz tu bardzo ciekawy artykuł, który wymagałby naprawdę sporo czasu też, żeby omówić. Tylko pytanie, które rzeczy są ważne, które są ważniejsze. Wywiad z panem Januszem Malinowskim, który od niedawna dzierży fotel prezesa PKP Intercity, stanowisko, zasiadł na fotelu prezesa PKP Intercity i tak naprawdę jest tu szereg dosyć istotnych informacji, każda właśnie z gatunku ciekawostek, ale takich naprawdę nas interesujących i może szybciutko sami sobie przeczytajcie dokładnie ten artykuł, bo mi się wydaje, że zdecydowanie warto, żeby sobie choćby poukładać w głowie, jakie przynajmniej są zapatrywania nowego zarządu na przyszłość naszego największego narodowego przewoźnika pasażerskiego. Na przykład nowe przetargi na nowe ZTF, tym piętrowe, zostaną uruchomione nie wcześniej niż na jesieni. Dalej. Będzie przetarg na 20-25 z opcją na 10-15, czyli gdzieś tam docelowo powiedzmy 35-40 EZT rzeczywiście pociągów dużych prędkości i to uwaga szybszych niż Pendolino. Pendolino jest dopuszczone do 250 km na godzinę, a tu mowa o pociągach 250-300 km na godzinę i to już jest zdecydowanie ta czołówka europejska, do której chcemy dociągnąć. Niemieckie pociągi to jest właśnie 300 km na godzinę, też we francuskie są pewnie szybsze, czy włoskie Pendolino, ale to już te 10-20 km na godzinę to nie czyni aż tak dużej różnicy. W końcu nie mamy aż tak dużych odcinków, żeby rzeczywiście to zwiększenie prędkości znacząco przyczyniło się do atrakcyjności tego połączenia, przynajmniej chyba nie w obecnych realiach technicznych. Także to jest bardzo istotna informacja. Druga bardzo istotna informacja jest ta, że będzie ogłoszony przetarg na wagony sterownicze, tak żeby z istniejących składów z nowymi wagonami, które powstają w zakładach Cegielskiego, utworzyć pociągi push-pull z gryfinami i to jest, pewnie się już o tym mówi od dawna, ale dla mnie akurat osobiście jest to nie tyle zaskoczenie, ale pewne nowum tutaj w temacie pociągów PKP Intercity, składy push-pull, przetargi były, nie wyszło, teraz mowa o samych wagonach sterowniczych i wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądne podejście. Następnie 35 zespołów hybrydowych. Okazuje się, że już została wybrana oferta Newagu, przetarg rozstrzygnięty, choć mowa jest tu, że problem jest, będzie z utrzymaniem tych składów. To jest temat, który dopiero u przewoźnika będzie musiał być rozwiązany, dopiero się będą nad tym zastanawiać. Dalej, dodatkowe informacje o temacie gruntów, o temacie budowy zapleczy i teraz też tu takie ciekawostki o lokomotywach Griffin, o eksploatacji.
Bardzo pozytywne informacje. No oczywiście też w temacie lokomotyw spalinowych, te negatywne, które znamy i tutaj nic nowego się nie dowiemy, gamy są jakie są i tak dalej. Dalej, o temacie wagonów barowych i tak dalej, możliwości zjedzenia posiłków, o przewozie rowerów. To są też istotne informacje, ale także i w tematach taborowych jest jeszcze jedna rzecz o EZT ED74. Ok, są przywrócone do ruchu, kursują, ale nie jest tak różowo, jak się spodziewa. Co jeszcze istotnego? No o tym, że niedługo za parę lat będzie duża naprawa pociągów ED250. Mi się wydaje, że to też nie jest specjalnie zaskakujące. Natomiast jeszcze inna istotna informacja jest w tematach strategicznych. Otóż PKP Intercity nie będzie chciało dłużej na siłę konkurować, powiedzmy na krótkich dystansach, konkurować tu z przewoźnikami lokalnymi typu Koleje Mazowieckie, Polregio, Koleje Śląskie i tak dalej. Rzeczywiście spółka będzie stawiała na działanie głównie w obszarze połączeń długodystansowych. No i słusznie, po co ta walka we własnym gnieździe. O zwiększeniu zatrudnienia i tak dalej. Tak jak mówiłem, polecam przeczytanie artykułu od deski do deski. Jest to naprawdę kopalnia informacji. No pytanie, ile z nich rzeczywiście zmieni się, wejdzie w życie, o tak bym może powiedział, się ziści z tych zapowiedzi, wniosków i tak dalej. Dobra, to już o tym wspomniałem. 35 dwunapędowych pociągów, na to poczekamy, jak to tam dalej będzie. I kolejna informacja. Newag. Gryfiny 200 dla PKP IC w Żmigrodzie. Ostatnie testy, po raz kolejny. Lokomotywy te pojawiły się na torze testowym. W artykule wspomniane jest choćby o tym, kiedy mają być. Mają być do kwietnia 2025 roku, a już rok później mają uzyskać dopuszczenie do ruchu po torach, na torach u naszych sąsiadów Czechy, Austria, Niemcy, Węgry i Słowacja, i to jest bardzo ambitny plan. Do kwietnia 2026 roku zostało mniej niż 2 lata, to jest około 22 miesięcy, także no, trzymamy kciuki, natomiast no, ja tu jestem może nie tyle pełen wątpliwości, no ale pytanie, czy się uda? Teraz tu gorący temat, sytuacja PKP Cargo. Tylko wspomnę, że jest taki artykuł. Nie będę tego komentował, bo temat jest śmierci po prostu bardzo mocno polityką, a ja nie chcę się na ten temat wypowiadać ani w to mieszać, więc to zostawię. Teraz tu, czym ten temat śmierdzi, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Śmierdzi chyba bardziej głupotą niż czymkolwiek innym. Ale czy cokolwiek innego można tu wykluczyć? Złapano w trakcie dochodzenia i to tu komórek kryminalnych policji. Doszło do ujęcia sprawcy podłożenia nie ładunku, tylko po prostu pocisku artyleryjskiego w pobliżu, czy na torach, czy w pobliżu torów. Jak było dokładnie, to już tam nie pamiętam, sam przecież tego widzieć nie mogłem, widzieć przy poprzednim artykule, chyba nawet nie informowałem, a zdjęcia też nawet nie wiem, czy były konkretnie. Natomiast no, ujęto sprawcę, okazało się, że było to 63-latek. No i tu ciężko mi wyrobić sobie zdanie, ciężko nawet podać, co mi się wydaje na ten temat. No, gdyby to były dzieciaki czy nastolatki i rzeczy dotyczyłaby kamieni, złomu czy czegokolwiek, to można by to potraktować jako wybryk chuligański, bezmyślność, głupotę i tak dalej. To by było dzieci.
Gdyby to były młode osoby i coś takiego, też można by było różnie do tego podchodzić, ale osoba z bagażem 63 lat życia, która decyduje się na taki czyn, tu nie jestem w stanie sobie tego wytłumaczyć, o co chodzi, jakie były pobudki, czym, co spowodowało, że pan ten coś takiego zrobił. Nie wiem, jestem zszokowany. I teraz ostatnia informacja. Obiecywałem 2-3 tygodnie, skleroza mnie łapała, ale obiecałem, że tym razem sobie po prostu zapiszę tak link, żeby o tym wspomnieć. I tu przedstawiam stronę SMK Chojnice i zwracam się do Was z apelem o wsparcie zbiórki na remont kolejnego Fiata SU45228. Mówię kolejnego, bo przecież wyremontowany jeździ na Dolnym Śląsku, a tu stowarzyszenie pozyskało SU45 i też chwała im za to, chcą go wyremontować i przywrócić do ruchu. Stąd zwracam się z apelem i prośbą, informację taką, jak możecie, to przekażcie dalej, żeby po prostu trafiło to do jak największej liczby osób dobrej woli, które taki projekt chciałyby wesprzeć swoją pomocą. I o to do Was gorąco apeluję. I to jest ostatnia informacja, którą chciałem Wam przedstawić w dzisiejszym przeglądzie tygodnia. Życzę Wam udanego, niezbyt długiego tygodnia pracy. Mamy, jakby nie było, kolejny długi majowo-czerwcowy weekend, na który się przygotowujemy. Oczywiście na odpoczynek kolejne święto grilla, jak to można złośliwie zauważyć, no bo jakżeby inaczej. Także rozważnie będziecie wyjeżdżać gdzieś. Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi i słyszymy się za tydzień. Cześć!